Witamy Was dzisiaj w plenerze. Pogoda sprzyja na wypady, a w tym plenerze pokażemy Wam dziś najbardziej uniwersalne MTB od Kelisa, czyli Kelis Spider 50. Zostańcie z nami, opowiemy Wam o nim troszkę więcej. Jak już wspomniałem, jest to model Spider, czyli klasyczny model z gamy MTB od Kelisa. Naprawdę posadowiony na fajnej aluminiowej ramie z wewnętrznym prowadzeniem pancerzy i co ciekawe, jest dostępny w każdym z możliwych rozmiarów kół, czyli 26, 27,5, a także 29 cali, więc od najmniejszego juniora do wysokiego chłopa, że tak powiem, znajdziemy coś dla każdego. I ciekawe, występuje to też w wersji damskiej, tylko że pod postacią i pod nazwą Vanity, więc zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn ten rower będzie jak najbardziej prawidłowy. W mojej opinii niewątpliwą zaletą tego modelu są jego hamulce, więc w tej klasie roweru znajdziemy tutaj klasyczne i znane już Wam Shimano MT200, hydrauliczny zestaw tarczowy z dwoma tarczami 160 mm, więc cóż mogę Wam więcej o nich powiedzieć? Sprawdzone, bezawaryjne i skuteczne. Trzy razy tak. Jeśli chodzi o amortyzator, też jest to niewątpliwy plus. Mamy tu sprawdzoną konstrukcję od Santura, czyli XCM30 o skoku 100 mm. Skok wystarczający, żeby nie tylko po płaskim, ale też po lesie czy po szutrach sobie w zupełności poradził. Mamy naprężenie sprężyny, więc pod różną wagę go sobie możemy troszeczkę skalibrować. Oraz na drugiej goleni znajdziemy tłumik hydrauliczny z blokadą skoku, więc jak jedziemy sobie dalej po asfalcie, możemy go zablokować, żeby nie tracić niepotrzebnie siły. Napęd to naprawdę klasyka gatunku w tym przypadku. W tej klasie roweru znajdziemy go w wielu modelach i jest to sprawdzony Shimano Altus. Jeśli chodzi o tylną przerzutkę, ośmiobiegowa kaseta Shimano oraz z przodu Tourney i korba grupy Tourney. Przełożenia 42 zęby, największa zębatka i ośmiobiegowa kaseta, tak jak wspomniałem, wystarczą w zupełności na każde warunki, a po drugie ten napęd będzie tani w eksploatacji na przyszłość. Kelis jako producent tego roweru zadbał też o możliwość zamontowania tutaj dodatkowych akcesoriów. W tym rowerze znajdziemy fabryczny otwór pod stopkę, otwory montażowe bagażnika, a także dwa otwory montażowe na koszyk bidonu i otwory montażowe pod błotniki. Także akcesoria Kelisa na pewno fajnie się tu dopasują, jeśli chcecie przerobić ten uniwersalny rower typu MTB na rower bardziej typu wyprawowego, który poradzi sobie nie tylko na płaskim, ale też trochę w lesie, jak będzie trochę dopakowany. Jeśli więc szukacie fajnego modelu typu MTB w uniwersalnej i atrakcyjnej cenie, warto zwrócić uwagę na tego Kelisa. Model jest naprawdę wszechstronny, poradzi sobie w wielu warunkach, czy to będzie płaska przestrzeń, czy nie. Zajrzyjcie też na rowerzysta.pl, tam znajdziecie jego całą specyfikację, dostępne kolory oraz rozmiary, więc wszystko, czego potrzebujecie. A nie zapomnijcie dać nam suba i lajka i czekajcie na następne filmy. Do zobaczenia następnym razem.